Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj następny odcinek na temat chaosu. Słynne postaci. Archaon. Archaon jest wszechwybrańcem, trójokim królem, lordem czasów końca i samozwańczym najwyższym czempionem czterech bogów chaosu, który został przez nich wysłany z misją dowodzenia największą inwazją chaosu w apokaliptycznej erze, znanej właśnie jako Czasy Końca. Ze wszystkich trzech wybrańców chaosu, którzy wypuścili się na wojnę ze światem śmiertelników, Archaon jest najbardziej bezwzględny i prawdopodobnie najpotężniejszy. Jest osobistością, której los przyznał w udziale zdecydowanie o przyszłości całych narodów oraz której miecz może zakończyć życia wielu bohaterów. Mówi się, że jego silna wola jest w stanie zdominować nawet Bogów. Archaon jest prawdziwym heraldem apokalipsy, pobłogosławionym poszerażającymi artefaktami starożytnego zła. Każdy z nich został mu przyznany w ramach nagrody za wykonanie z pozoru niemożliwie trudnego zadania. Glotkinowie. Jako plugawi bracia Nurgla, czy też zwyczajnie bracia Glotkin, tworzą trio walczących wspólnie czempionów władcy Plag, którzy u boku Gutrota wściekłego i Orgota demonicznego spluwacza poprowadzili wyznawców Nurgla w swojej przerażającej wojnie Plag przeciwko Imperium ludzkości w okresie czasów końca. Jako bestie zmutowane ponad wszelkie wyobrażenia śmiertelników, glotkinów zalicza się w poczet największych czempionów nurgla w całej historii świata. Należy im oddać, iż są oni w stanie dokonywać zniszczeń niemożliwych do późniejszej odbudowy, przy okazji rozsiewając zepsucie w sercu imperium ludzkości i zamieniając jego rajskie w ogrody w stawy pełne nieczystości i zarazy. Łączą oni w sobie najmroczniejsze czarnoksięstwo, najokrutniejsze plagi i najbardziej potworną siłę zdolną do brutalnego zabicia nawet najsilniejszych oponentów papy Nurgla i innych boków chaosu. Wardek Krom Herald Archaona. Weznany także jako Krom Zdobywca, ten potężny Herst wywodzi się z plemienia Kul i w przeszłości nawiązał sojusz z Archaonem. W czasie burzy chaosu, Krom poprowadził swoją armię na Imperium od wschodu, podczas gdy Archaon uderzył od północy. Na samym początku kampanii, Krom pokonał nawet Łagrim Gora, zdobywając reputację pierwszego śmiertelnika, który w pojedynku z tym ogromnym zielonoskórym wywalczył remis. Tamur Khan Znany także jako Robaczywy Król, syn Wielkiego Kurgana, Mistrz Hord, Zwiastun Pustkowi i Wybranie Snurgla, Tamur Kaan był największym czempionem władcy plak w swoich czasach. Liczne legendy i kłamstwa na temat tego wielkiego wodza krążyły między plemionami jeszcze zanim zgromadził swoją wielką hordę. Jednak pragnąc wypełnić część przepowiedni dotyczącej swojego przeznaczenia, poprowadził on swoich jeźdźców do szerszego świata, rozciągającego się poza buskowiami chaosu. Niektóre opowieści opisują go jako liczącego sobie ponad tysiąc lat życia wielkiego kurgana, jednego z jego czterech synów, opisując go jako postać potężną i przerażającą. Legendy mówią, że był szybki niczym wiatr i był w stanie walczyć na czterech różnych krańcach świata, służąc czterem wielkim mocom chaosu. Książę Zigwald. na świat przyszedł jako owoc związku swojego ojca, Herszta Plemienia, z własną siostrą. Jako niemowlę był ponoć piękny, nie licząc rogatego znamienia na jego plecach i szyi, jednak ojciec kochał go i rozpuszczał. Koniec końców, w trakcie swojego młodzieńczego życia, został pozbawiony wszelkich przywilejów i zaszczytów i wyrzucony z plemienia po tym, jak jego ojciec odkrył jego głód ludzkiego mięsa. Od tamtej pory Zigwald zdołał zebrać dość sił, by wrócić do domu, zabić swojego ojca we śnie i wyruszyć w podróż na pustkowie Chaosu, gdzie Slanerz został jego patronem. Dziś Zygwalt maszeruje na czele wielkiej armii oddanej Bogu ekscesów. Jego świętą misją jest zabijanie wszystkich uznanych przez niego samego za brzydkie, irytujące i głupie istoty paląc całe miasta z czystego kaprysu. Jedna opowieść sugeruje, że zniszczył miasto Hamburg tylko dlatego, że nie smakowało mu podawane tam wino. Dziś to slanesz go rozpieszcza, przez co sam Zygwalt wyrósł na wybitnego narcyza. Co z kolei tłumaczy fakt tego, dlaczego on i jego przyboczni noszą do boju tarcze stworzone ze zwierciadeł? Czynią to po to, by każdy z nich mógł się obserwować w trakcie walki w tarczy własnego kompana? Dary, którymi pobłogosławił muslesz, zostawiły mu piękne ciało, ale przegniły jego trzewia. Ziemia dosłownie kształtuje się na nowo pod jego lewitującymi krokami. Do walki nosi on pancerz mieniący się od złota, który nigdy nie zardzewie ani nie ubrudzi się. Natomiast walczy przy pomocy srebrnego cięcia, rapiera stworzonego z czystego srebra przez samego slanesza. Walkia krwawa. Demoniczny książę, czy też demoniczna księżniczka Korna, o której mówi się, że jednocześnie jest jego oblubienicą. Walkia była niegdyś królową potężnego plemienia. Zasłużyła sobie na względy krwawego boga w momencie krwawej walki o władzę w jej własnym plemieniu. Kiedy już cały jej lud przed nią uklęknął i poprzysiągł jej wieczną lojalność, wyruszyła na misję dopadnięcia i zabicia jak największej ilości innych lordów i czempionów chaosu. Jednym z nich był Losefax, demoniczny książę Slanesza, który przybył do niej z ofertą uczynienia jej jego niewolnicą. Samo żądanie demona wystarczyło, by opanował ją gniew, przez co bez zastanowienia zabiła go w pojedynku, odcięła mu głowę i złożyła na swojej własnej tarczy. Od tamtej pory Korn został jej patronem. A co więcej, nawiązała ona z nim pakt, na mocy którego miała wyprawić się w niebezpieczną podróż do Królestwa Chaosu, gdzie miała odnaleźć Królestwo Korna i złożyć przed jego tronem głowę zabitego sługi Slanesza. Niestety los okazał się dla niej przewrotny i została zabita w walce w trakcie podróży. Korn wpadł w niewyobrażalny gniew na tę wieść i postanowił przywrócić jej życie i przemienić ją w demonicznego księcia. Od tamtej pory ciało walki krwawej bardzo się zmieniło. Jej nogi przypominają dziś nogi krwiopuszczy, a skrzydła przypominają tę nietoperza. Walkia nosi do walki włócznie Slaupir, szkarłatny pancerz i demoniczną tarczę. Wilicz przeklinający Czarnoksiężnik chaosu Cincza, który przyszedł na świat jako jeden z bliźniaków. Jego brat, Tomin, już od dnia narodzin był większy i silniejszy, przez co zaskarbił sobie szacunek swojej rodziny. Podczas gdy Wilicz był słaby i wątły, przez co przypadła mu w udziale praca służącego wokół gospodarstwa oraz pomaganie miejscowemu szamanowi. Po odmówieniu modlitwy do Cyncza w wyjątkowo emocjonalną dla Wilicza noc, Wilicz został połączony z własnym bratem, który, na skutek działania mocy chaosu, stracił rozum. Mając siłę swojego brata, Wilicz spalił rodzinną wioskę, zabił wszystkich swoich sąsiadów i stanął na czele armii Sincza. W walce jego własny brat służy mu jako zasobnik magicznej mocy, zdolny do wesłania magicznej energii wrogich magów na polu bitwy. I na dzisiaj to by było tyle na temat chaosu. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.